Ale mój kolega zmarł, Janek Maciej Witek. I słuchaj, teraz tak, moja koleżanka taka Iwona Jędruch gra na chińskich bębnach. Ma takie misy, dmucha w to, jak na skrzypkach na nich gra. I ten Janek Witek, on umarł. I mówi tak, durna baba i znalazła pomysł, jak sobie dorobić na stare lata. I ona, jak tam wejdziesz, El Mercedes na YouTube, ona mi nawet grała do słowiańskiej duszy. Słowiańska dusz, jak śpiewam, a ona na te bębny, to nie ta tematyka, wiesz. Ale mi grała do słowiańskiej duszy. Iwona Jędruch jest bardzo znana. I ona coś nie przychodzi, a też mogła i umrzeć, bo ja nie wiem. Teraz ludzie jakoś tak żyją. No. Ten pan artysta jest wiekowy. Tutaj stąd. Jak on w ogóle jest w stanie malować takie geometryczne figury? Mhm. I jak on w ogóle to czuje? Ja tego nie rozumiem. Czyli, że co? Prymitywne to jest? Znaczy, nawet nie prymitywne. Pytanie. Ale, to on ale po to, żeby ten Mareczek co lata z kamerą, zobacz, on zarabia, to dostał 100 zł czy 200, to sobie wiesz, zawsze zarobi. Bo tak patrzę po tych obrazach, żadnego bym nie chciała mieć nie? Sobie, nawet za darmo. A te z kółkiem, takie coś, oko jak na Maroko, takie coś byle co, może drzewo jakieś takie przez, z robakiem. To po co oni to robią właśnie?